Tam jest w 24 jest napisane, któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu. Kto ma czyste serce, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Kiedyś jak czytałem to, nie rozumiejąc jeszcze, że cały Stary Testament mam czytać przez pryzmat krzyża, szukałem różnych złych rzeczy w swoim życiu i zastanawiałem się, czy ja na pewno stanę w świętym miejscu Bożym. Ale kto ma czyste dłonie i niewinne serce, odnosi się do nowego narodzenia. Na górze Pana staną ci, którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha, którzy są obmyci krwią Jezusa. Nie ci, którzy się o cokolwiek starają, więc to jest proste. To banalnie proste. Ale dalej werset mówi tak. Kto nie skłania duszy swej ku próżności, nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Kiedyś czytałem to jednym tchem, potem zrozumiałem, że są to dwa zupełnie różne tematy. Drugi temat dotyczy wyjścia z zaburzeń i wyjścia z wszelkich kłamstw życiowych. I pierwszy tekst psalmisty mówi o tym, że do nieba pójdą ci, którzy zostali obmyci krwią Jezusa, bo stali się nowymi ludźmi. Nowymi ludźmi. Ale błogosławieństwa mogą dostąpić. I to jest ciekawe słowo, dostąpić. To słowo dotyczy nie otrzymania, tylko brania. Czyli błogosławieństwo potrafią wziąć ci, którzy wychodzą z zaburzeń swoich i z wszelkiej kłamliwości, która jest wokół nich. Dopiero ci są w stanie wziąć to, co Bóg dla nich przygotował. Dopiero ci ludzie posiadają urządzenie pewne. A więc do nieba jest iść prosto. Ale kurczę, żyć z Bogiem na ziemi jest cholernie trudno. Wiecie czemu? Bo wymaga to zaangażowania naszego życia. Naszym celem nie jest pójście do nieba. Kto nie idzie do nieba, to jest debil. To się musi narodzić z Bożego Ducha. Ja w ogóle nie mam żadnej litości dla ludzi, którzy nie chcą przyjąć Jezusa. Żadnej. Ani krzty litości. Bo nie przyjąć Jezusa, to największa głupota na ziemi. Rozumiecie? I w ogóle nie miejcie litości nad tym, że ktoś nie przyjął Jezusa. Bo Jezusa przyjąć może każdy człowiek. Można być skończonym kretynem i narodzić się z Bożego Ducha. Można być ćwierć inteligentem i narodzić się z Bożego Ducha. Można być mega grzesznikiem na samym dnie piekła i narodzić się z Bożego Ducha. Wystarczy maleńkie ziarenko wiary, które jest złożone w człowieku, od kiedy schodzi na ten glos. Jest to łatwe, jest to proste i jest to dostępne dla każdego. A więc żadnej litości, przyjaciele, dla tego świata. Bądźcie bezwzględni. Głoście Chrystusa, nie reklamujcie Go, bo skarbu się nie reklamuje, tylko z dumnie podniesioną głową mówcie: głupcy, chcecie być mędrcami? Przyjmijcie Pana i Zbawiciela waszego, Jezusa Chrystusa. Ale żyć z Jezusem na ziemi, przyjmować rzeczy od Boga, to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj trzeba pracować ze swoją duszą każdego dnia. Jest do tego dana moc, ale troszkę z innej beczki. Ta moc jest dana w ścisłym powiązaniu z tym, co my chcemy i na co my się decydujemy. Jak będziesz dzisiaj wielbił Boga, powiedz: Boże, ja nie walczę już o niebo, jestem mędrcem. Ja przyjąłem Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Twoja łaska podniosła mnie do miejsca stania się dzieckiem Bożym. Jestem Twój na zawsze i nic z tego nie zmieni. Ale teraz, Boże, ja robię to, co w psalmie 24. Podnieście bramy, wierzchy wasze. Podnieście się w bramy prastare.
aby wszedł Król Chwały. Podnieście bramy wierzchi wasze. Mów dzisiaj do swojej duszy. Podnoś się. Podnoś się każda bramo, która wrosłaś w system tego świata. Podnieś się! Bo Pan chwały chce tam wejść. Tutaj musisz go zaprosić. To już nie twój duch, to inna przestrzeń. I kiedy będziesz wielbił Boga, to podnoś wszystko, co nie zostało podniesione. Nie zostawaj w żadnej formie przyzwyczajenia twojego. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie, że Twoje błogosławienie Twoje jest dla nas dostępne, przez to, że decydujemy się je brać. Ojcze, my dzisiaj podejmujemy decyzję, że my będziemy brać za ich garściami Twoje błogosławieństwo. Ojcze, my jak tutaj stoimy wszyscy razem, jako Twój Kościół, nie zgadzamy się na żadną formę diabelstwa w naszych duszach. My podnosimy teraz nasze bramy. My podnosimy. My otwieramy się na Ciebie, Święty Duchu. Uwielbiamy Ciebie.
Oh,
Ten, co oddał
Thank you.
wywyższonego widzę Ciebie. Widzę Ciebie pośród chwał. Wywyższonego widzę Ciebie. Widzę Ciebie. Podążam za Tobą.
na warsztat i pamiętaj, że nie myli się tylko ten, kto tak naprawdę nie podejmuje życia z Bogiem. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet nad wszelką myślą potępiającą ludzi w imieniu Jezusa. Nieważne, czy wolno, czy szybko. Ważne, abyś podążał skutecznie. Nieważne, czy wolno, czy szybko. Ważne, czy twoja droga jest skuteczna. Jestem wolna. Nic już.
by dzieckiem uczynić. Dziś z dziecka dorosłego. Dostałeś skrzydła, choć nie umiałeś latać. Nie wiedziałeś, co masz robić. Ale to ja cię urosłem. Widziałem twój paniczny wzrok. Myślałem, że musisz robić sam.
Tobą nie ma już żadnego znaczenia. Czy dobre, czy złe. Czy żywe, czy martwe. Nie patrz wstecz. Nie doszukuj się z przyszłości tego, co było kiedyś. Nie myśl, że kiedyś rzeczy były mocniejsze. U mnie każdy dzień ma swoją historię. Przyjmij kolejną kroplę mojej rosy. Właśnie dziś. Na pewno się nie potkniesz. Thank you.
Ciebie, wiesz Jezusa. Ja chcę, żebyś obfitowała,
Ja tu przyszedłem na ziemię po to, aby moje dzieci miały obfitość, a nie żeby sobie radziły. Nie imponujesz mi tym, że sobie radzisz. Imponuje mi Chrystus, bo sobie nie poradził. Akapa sere, leke, kede, sere, bary, mam dla ciebie rzeczy lepsze. Nie bój się rzeczy lepszych. Nie bój się rzeczy lepszych. Akapa sere, leke, kede, sere, bary, koka, leke, kede, sere, kede, seke, badam, seke. Thank you.
ktoś z tutaj obecnych osób, a może z tych, którzy nas oglądają, niebawem znajdzie się w miejscowości, w której jest taka duża cerkiew prawosławna. Znajdzie się i będzie widział tą cerkiew od frontu, od głównego wejścia. I to będzie w mieście, to będzie miasto. I Bóg mówi, abyś tam wtedy pozostał przez chwilę i modlił się w innych językach, i On ci wskaże, co masz robić właśnie wtedy w tym miejscu. Być może to będzie chodziło o to, abyś podszedł tam do jakiegoś człowieka, ale wtedy tam po prostu stój, pomódl się w innych językach i czekaj na wewnętrzne przekonanie, co masz zrobić dalej. Rzecz, kształtujesz sobie jakąś myśl,
to najdrobniejszy szczegół jest ważny. Kiedy jest inspiracja Boża, to najdrobniejszy szczegół jest ważny. On mówi o tych szczegółach Tobie. Dla Niego każdy szczegół ma taką samą wartość, jak duży moduł. On dba o szczegóły. Nie pozwalaj sobie, żeby przyjmować rzeczy, które nie są, które nie mają dopracowanych szczegółów. U Boga nie ma byle jakości. Jeżeli w Tobie powstaje coś Bożego, to ma to doskonałe szczegóły. Nie ma czegoś takiego, że ci się coś pojawia i to jest w 90% tylko pewne. Jego pewność to pewność zupełna. A więc odrzucaj wszystkie rzeczy niepewne. Jak nie ma pewności, to odrzucaj. A gdzie jest pewność, to od razu to przyjmuj i nie badaj tego zbyt długo, bo gdy zbyt długo będziesz badać rzecz pewną, to diabeł narysuje ci tam rzeczy nieprawdziwe. Jakieś kształty dziwne, wykrzywi to w tobie. A więc od razu w pewność wchodź jak w masło. W imieniu Jezusa teraz mowa do całego układu krwionośnego
i nakazuję Ci działać tak, jak zaplanował Cię Bóg w imieniu Jezusa. Amen. Alleluja. Kto jeszcze ma coś, przyjaciele, coś od Boga? Modlisz się od jakiegoś czasu. Masz w sobie przekaz. Możesz się obawiać. Nie obawiaj się. Chodź. Tam, gdzie sam nie możesz pójść. Niech idą do urzędów. Niech załatwiają sprawy. Kto jeszcze? Czym się chcesz jeszcze podzielić? Od Boga słowo. Nie myśl, że to jest za małe. Nie myśl, że to za małe. O, ale Jezus. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Stawiennicy. Czy macie coś do przekazania Kościołowi? To ma grupa stawienników, z którą ostatnio rozmawiałem. Co macie do przekazania Kościołowi? Czy macie tak jakieś rzeczy? Ojcze, uwielbiamy Cię. Wywyższamy Cię, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Święty Boże nasz, Dawco Panu. Przyjacielu nasz. Hallelujah. Hallelujah. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy być tak blisko Ciebie. Chwała Ci. Dalej od Ciebie przyjmować dzisiaj, Boże, to co dla nas masz. Teraz, Ojcze, stajemy w wyłomie, jak Kościół Twój. Stawiamy się, Ojcze. Modlimy się w imieniu Jezusa. Wzywamy Twojego imienia, Jezusa, w naszym kraju. Nad Sejmem, Senatem, nad naszym prezydentem, wszystkie ministerstwa, a wszystkimi sędziami,
prawnikami, nad wszystkimi ludźmi biznesu. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad edukacją, nad służbą zdrowia, nad urzędem skarbowym, nad ZUS-em. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdym miastem polskim i każdą wsią. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdym dorosłym, nad każdym dzieckiem. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad roślinnością w tym kraju, nad zwierzętami w tym kraju. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdą dziedziną życia tego kraju. Stajemy w wyłomie, Ojcze. Ojcze, Ty powiedziałeś, żeby mieszkać w kraju i dbać o wierność. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa dbamy o powodzenie tego miejsca, w którym mieszkamy. Ty powiedziałeś, żebyśmy się modlili o powodzenie tego miejsca, w którym mieszkamy. My modlimy się teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, bo Ty chcesz, aby nam, dzieciom Twoim, cicho i spokojnie się żyło. My teraz ogłaszamy, że wszelka władza od Ciebie pochodzi, jest nam ku dobremu. Ogłaszamy przychylność każdej władzy w tym kraju dla nas, w imieniu Jezusa. I gdziekolwiek stanie nasza noga, to miejsce będzie poddane nam w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty decydujesz, jaki będzie dalszy los tego kraju. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ty jesteś głową tego kraju, Jezus. Błogosławimy Polskę. Błogosławimy Polskę. Ogłaszamy Twoje prawa, cele i dążenia w Sejmie i w Senacie. Ogłaszamy Twoje prawa, cele i dążenia w każdej dziedzinie władzy w tym kraju. Ojcze, w imieniu Jezusa chcemy, żeby miejsca, które są miejscami władzy, zajmowali ludzie, którzy będą przychylni Kościołowi. Ojcze, aby usuwamy ze stanowisk wszystkich tych, którzy przeszkadzają w działaniu Twojego Kościoła tutaj w tym kraju. W imieniu Jezusa. Ojcze, my przeklinamy nad tym krajem demoniczne siły bałwochwalstwa. My w imieniu Jezusa przeklinamy demoniczne siły katolicyzmu. Przeklinamy demoniczne siły protestantyzmu. Przeklinamy demoniczne siły jakiejkolwiek religii. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że ten kraj nie ma żadnego związku z religią. W imieniu Jezusa bałwochwalcze siły religijne rozkazujemy nam usunąć się z tego kraju. Przeklinamy humanizm nad tym krajem. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelką fałszywą filozofię nad tym krajem. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelkie subkultury. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelkie demoniczne siły związane z grzechem. Przeklinamy w imieniu Jezusa narkomanię i alkoholizm. Przeklinamy lekomanię i wszelkie uzależnienia. W imieniu Ojcze, w imieniu Jezusa, ja chcę teraz, Ojcze, aby każdy dealer narkotyków w tym kraju został zdyskredytowany. W imieniu Jezusa Chrystusa, ja przeklinam teraz wszelką dealerkę narkotyków w tym kraju. W imieniu Jezusa, ja przeklinam narkotyki. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ojcze, niech Twoi aniołowie teraz uruchamiani przez nas. Uderzają w każdą demoniczną siłę związaną z dilerką narkotyków. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa. Hakarama seke de la hakabase. Orola ramase kadale ramanete. Orolo
się o Kościół w Polsce. Błogosławimy Kościół w Polsce. Ojcze, w imieniu Jezusa w tej chwili z tego miejsca przeklinamy wszelkie religijne zjednoczenia Kościoła. W imieniu Jezusa rozbijamy religijne, demoniczne zjednoczenia Kościoła. W imieniu Jezusa rozbijamy fałszywą jedność. W imieniu Jezusa my rozbijamy ekumenię. W imieniu Jezusa my skłócamy teraz religijnych kacyków. Aleluja. Aleluja.
podzielić czymś, co chcę już od długiego czasu. Ja się modlę w ten sposób i chciałam zachęcić tych, którzy kochają Izrael, którzy mają brzemię, jeżeli chodzi o modlitwę za ten kraj. Widzę ogromną potrzebę, by się modlić o Kościół Izraelu. Ludzie nie wiedzą, że tam jest mnóstwo ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Ludzi, którzy naprawdę kochają Mesjasza. Ja tam znam ludzi, pośród których dzieją się cuda, którzy są uwalniani, byli przestępcy, którzy są uwalniani od alkoholu, od narkotyków. To jest Kościół, żywy Kościół. Po prostu ja tam znam mnóstwo takich ludzi. I widzę ogromną potrzebę, by się modlić o właśnie ludzi wierzących, by się modlić o Kościół Izraelu. Ja się teraz modlę i po prostu weźcie z tego, jak ja się będę modlić. Albo módlcie się tak, jak was będzie pokrywać, ci, którzy mają to brzemię w swoim sercu. Panie, dziękuję ci za twój lud w Izraelu. Ja dziękuję ci za twoich świętych w tym miejscu. Panie, modlę się o to, by twój Kościół Izraelu był pełen chwały i pełen mocy. By twój Kościół w Izraelu stanął na wysokości zadania. Panie, modlę się, by twój Kościół chodził w rozeznaniu duchowym. By twój Kościół chodził w poznaniu. By oni potrafili rozpoznawać czasy i pory. Panie, by w tym czasie, który nadchodzi, do Izraela, by to był Kościół, który się nie schowa w jaskiniach. By to był Kościół, który zrozumie, że kryzys i że wyzwania, które przychodzą, to są właśnie wyzwania dla Kościoła. Niech to będzie Kościół, który będzie w ofensywie. Niech to nie będzie Kościół, który się cofa. Niech ten Kościół zrozumie, że czas, który nadchodzi, to jest szansa, by zdobywać duszę dla Królestwa. Niech to będzie Kościół, który podniesie głowy i zrozumie, że przybliża się jego wybawienie. Niech to będzie Kościół, który nie będzie się bał cierpienia, ale który będzie atakował, który nie da się zastraszyć. Panie, ja modlę się o to, by to był Kościół, który będzie chodził w jedności, a przeklinam w imię Jezusa wszelkie podziały. Przeklinam wszelkie animozje. Ja się modlę o jedność prawdziwych dzieci Bożych. O jedność Twojego ciała w Izraelu. Panie, niech to będzie ciało, niech Twoje ciało w Izraelu przynosi Ci chwałę. Niech to będzie Kościół, z którego Ty będziesz dumny. Panie, błogosławię każdą osobę w Izraelu, która Ciebie zna. Ja się modlę, ogłaszam wzrost duchowy dla każdego w Izraelu, kto Ciebie zna. Ja modlę się, by każdy w Izraelu, kto Ciebie zna, pociągał do Ciebie kolejnych ludzi, by oni mieli mądrość węża i niewinność gołębicy. Niech Twoje ciało w Izraelu wzrasta. Niech Twoje ciało w Izraelu się oczyszcza. Niech Twoje ciało w Izraelu przynosi Ci chwałę. Ja dziękuję Ci, Jezus, za Twoją wierność. Jeszua Maszyja, dziękuję Ci za Twoją wierność. Dziękuję Ci za to wszystko, co będziesz czynił w tym nadchodzącym czasie. I dziękuję Ci, że Twojego ciała w Izraelu nie przerażą te wszystkie wydarzenia. Że Twojego ciała w Izraelu nie przerazi przelew krwi. Że to będą ludzie, którzy będą głodni. Swoje życie za Ciebie i Twoje królestwo. Ja Ci dziękuję za to. Chwała Tobie, Ojcze. Niebie, dziękuję za Twojego Syna. Dziękuję Ci za tego żydowskiego Mesjasza i Zbawcę pogan. Ja Ci dziękuję za żydowskiego Mesjasza i Zbawcę pogan. Dziękujemy Tobie. Skazamy się z tym Ojcze.
kiedy się modliliśmy o Boskie, że w ciągu najbliższych miesięcy ta nierucha polityczna, która jest, ona będzie jeszcze trwać, może się wspagać, będzie tornado na Polskę. I że mamy się tego nie bać, że mamy się w ogóle tym nie liczyć, to nie ma dla nas żadnego znaczenia. To nas nie dotyczy. Nie dotyczy. Ale Ojcze, dziękujemy Tobie.